29 maja wspominamy świętego Pawła VI, papieża. Giovanni Battista Montini urodził się w Concesio 26 września 1897 roku w rodzinie mocno zaangażowanej w życie religijne i obywatelskie. Dzięki świadectwu miłości jego rodzice, szczególnie matka, przekazali mu poczucie wartości życia wewnętrznego oraz modlitwy. Ojciec wychował go w duchu katolickiego zaangażowania, konsekwentnie realizowanego w życiu publicznym oraz przywiązania do nauki Kościoła i papieża. Jego powołanie do kapłaństwa dojrzało w Brescii, w kontakcie z liturgią benedyktyńską, wielkiej pokorze i poczuciu ofiary i daru. Ze względu na kłopoty zdrowotne, które później przezwyciężył, studiował eksternistycznie w seminarium w Brescii. To pozwoliło mu z bliska uczestniczyć w ludzkiej niedoli, w dramacie II wojny światowej, a także poszerzyło to jego formację teologiczną i kulturową. Po święceniach kapłańskich przyjętych 29 maja 1920 roku pragnął oddać się posłudze duszpasterskiej w parafii, ale został wezwany do Rzymu. Zamierzał zgłębiać filozofię, ale został wysłany na studia z zakresu prawa kanonicznego i dyplomacji. Rzeczywistość tę przeżywał z niemałym wysiłkiem i wielkim zaufaniem w opatrzność Bożą. Podobnie dzieje się w czasie jego krótkiego pobytu w charakterze sekretarza w polskiej nuncjaturze latem 1923 roku. Pod koniec tego roku rozpoczął pracę w watykańskim sekretariacie stanu, gdzie spędził 30 lat, dochodząc do stanowiska substytuta w roku 1937 i prosekretarza stanu w roku 1952. Nawet w niełatwych sytuacjach urzędowych, natury biurokratycznej, uciekał się do dyplomacji, rozumianej jako sztuka słuchania i budowania pokoju. Nade wszystko troszczył się o to, by oddawać się cały Chrystusowi w duchu kapłaństwa. Pełnił posługę duszpasterską w parafii świętej Anny i w kościele San Pellegrino. Duchowo i charytatywnie wspierał ludzi mieszkających w slumsach na rzymskich przedmieściach. Założył konferencję świętego Wincentego i był cenionym kaznodzieją. W końcu 1923 roku przez 9 lat sprawował funkcję asystenta kościelnego w sekcji uniwersyteckiej włoskiej akcji katolickiej, najpierw w okręgu rzymskim, a potem na poziomie całego kraju. W roku 1933 z bólem przyjął narzuconą mu dymisję z tych urzędów, ale próbę tę zniósł z pokorą i w duchu posłuszeństwa Kościołowi. W latach od 1955 do 1963 pełnił urząd arcybiskupa Mediolanu. Zajmował się szczególnie światem pracy, nowymi ubogimi po boomie ekonomicznym, ludźmi oddalonymi z peryferii. Wyniósł 123 nowe kościoły. Dla całego miasta organizował wiele i niezapomniane misje ludowe. Zakładał biura pomocy socjalnej i promował nowe narzędzia komunikacji. W roku 1958 został mianowany kardynałem i przygotował swoją diecezję do soboru. Wybrany na następcę świętego Piotra po śmierci świętego Jana XXIII w trakcie soboru, w dniu 21 czerwca 1963 roku rozpoczął swój pontyfikat, przyjmując imię Pawła VI. Jego wielką zasługą było roztropne pokierowanie dalszymi pracami soboru. Po soborze zaangażował swój autorytet we wprowadzenie w życie postanowień soborowych. Paweł VI podjął się trudnego dzieła gruntownych zmian kurii rzymskiej. W 1969 roku przeprowadził reformę kalendarza rzymskiego, co pociągnęło za sobą m.in. nowe daty wspomnień niektórych świętych i błogosławionych. Po wiekach przywrócono instytucję synodu biskupów. To Paweł VI zarządził, aby wszyscy biskupi po osiągnięciu 75 roku życia składali dymisję na ręce papieża, a w 1970 roku wydał rozporządzenie, że kardynałowie po skończeniu 80 lat nie będą mogli uczestniczyć w konklawe ani pełnić stanowisk w kurii rzymskiej. W roku 1973
papież ustalił, że kardynałów wybierających nowego biskupa Rzymu nie może być więcej niż 120. Paweł VI był pierwszym biskupem Rzymu, który odwiedził w roku 1965 nowojorską siedzibę ONZ i wygłosił tam przemówienie na temat pokoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa na świecie. Ważną międzynarodową inicjatywą pokojową Pawła VI było ustanowienie w roku 1967 Światowego Dnia Pokoju, obchodzonego od roku 1968 do dziś w dniu 1 stycznia. Wielką nowością pontyfikatu Pawła VI były jego pielgrzymki. Niektórzy jego poprzednicy podróżowali zaledwie po państwie kościelnym, Półwyspie Apenińskim lub do Francji. Dopiero Paweł VI odbył w latach 1964-1970 19 podróży do prawie 20 państw. Pierwszą wizytę złożył w dniach od 4 do 6 stycznia 1964 roku w Ziemi Świętej, w Izraelu i Jordanii. Następne podróże odbył do Indii, USA, Portugalii, Turcji, Kolumbii, Szwajcarii, Ugandy, na Filipiny, do Australii, Indonezji, Hongkongu i Sri Lanki. W latach 1964-1977 odbył też 14 podróży do 20 miejscowości i regionów Włoch. Paweł VI jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich, 6 adhortacji i około 40 różnych listów, w tym 11 listów apostolskich. Ogłosił 61 nowych błogosławionych i 84 świętych. I po raz pierwszy w dziejach w roku 1970 dwóm kobietom przyznał tytuł doktorów Kościoła, a były to święta Teresa z Avila i święta Katarzyna ze Sieny. Papież Paweł VI zmarł w opinii świętości w Castel Gandolfo 6 sierpnia 1978 roku w święto Przemienienia Pańskiego. Przyczyną śmierci papieża był rozległy zawał serca z obrzękiem płuc. Papież Paweł VI został pochowany 6 dni po swojej śmierci w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Proces beatyfikacyjny papieża Pawła VI otworzył święty Jan Paweł II w maju 1993 roku. Do beatyfikacji wybrano cud uzdrowienia nienarodzonego dziecka, niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia. Doszło do niego w roku 2001 w Stanach Zjednoczonych. Beatyfikacja miała miejsce 19 października 2014 roku na placu Świętego Piotra na zakończenie synodu biskupów na temat rodziny. 6 lutego 2018 roku został zatwierdzony kolejny cud za wstawiennictwem Pawła VI. Jego kanonizacja odbyła się 14 października 2018 roku podczas mszy świętej sprawowanej na placu Świętego Piotra. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Pawła VI, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.